myślę, że będzie to duże wsparcie sportowe i marketingowe dla klubu. Mhm. Jak się czujesz wracając do swojego macierzystego klubu? Jesteś wychowankiem RKS-u. No tak, jestem wychowankiem, cieszę się bardzo. Od początku mówiłem, że wrócę kiedyś do tego klubu. Plan był taki, żeby na zakończenie swojej przygody wrócić do Radomska. Cieszę się, że wracam do swojego miasta. Myślę, że 2-3 lata jeszcze dam radę tutaj pograć, także myślę, że będzie to miłe dla wszystkich. I co, będziesz autorytetem dla młodszych piłkarzy? Na pewno nie wiem, nie jest to mój priorytet. Ja będę robił to, co do tej pory robiłem. Mam nadzieję, że młodzi będą podpatrywali, bo na pewno coś tam będą mogli, ale ja im zostawiam własną drogę, bo każdy ma swoją głowę, każdy ma swój rozum i liczę na to, że na inteligencję tych młodych chłopaków, że kiedyś też będzie tak, że ktoś z nich zagra w Ekstraklasie, z czego im z całego serca życzę, że nie będzie tak, że tylko ja zupełnie jako jedyny rodzynek przez tyle lat, bo to miasto, ci wszyscy ludzie, to zapleczek jest, tu jest kibicowskie. Mam nadzieję, że będą z tego się cieszyć, że ktoś jeszcze zagra w tej Ekstraklasie. Cel na ten sezon? Cel na ten sezon nie mamy, jakiegoś jeszcze nie rozmawialiśmy ani z prezesem, zarządem, z trenerem na cel. No myślę, że cel było super, zakwalifikować się do tej górnej ósemki. No ale czas pokaże. Te mecze za chwilę jest mecz za meczem, także mało czasu będziemy się. Ja na pewno przychodzę po to, żeby każdy mecz wygrywać, pomagać chłopakom, a czas pokaże, jaki to będzie finalny efekt.